Cześć, jestem Lena, fajnie, że jesteście. Chciałabym wam przeczytać kolejny rozdział lekturki z Bożej Chmurki. Pastor od rana nerwowo biegał po całym domu. Ubrał świeżą koszulę, elegancką marynarkę i wyglądał, jakby szedł na wizytę do samego księcia. A chwilę później dowiedziałem się, że faktycznie tak jest. Książę wezwał pastora na jakąś bardzo ważną rozmowę. Max był tym bardzo podekscytowany. Biegał za ojcem, zadając mu setki pytań. A kiedy tata wyszedł z domu, złapał mnie za rękę i wyciągnął z domu. Pastor nigdy nie zgadzał się, żeby dzieci chodziły razem z nim do pałacu. Tym razem też wyraźnie to zaznaczył, że idzie do księcia sam, a my mamy iść prosto do szkoły. Max nie zamierzał jednak przegapić okazji, żeby nie wyjść na dziedziniec wewnętrzny pałacu, na który od tak nie można było wchodzić. Wybiegliśmy z domu i schowaliśmy się w krzakach. Kiedy pastor minął naszą skrytkę, chwilę potem przebiegaliśmy dalej, aby schować się w kolejne miejsce. Tak udało nam się dotrzeć aż do pałacu. Najtrudniej było jednak dostać się do środka. Popatrzyliśmy za murku, jak tata Maxa zapukał do wielkich dębowych drzwi, a postawny mężczyzna mu je otworzył. Nie słyszeliśmy, co powiedział temu człowiekowi, ale za chwilę drzwi otworzyły się szerzej i pastor za nimi zniknął. Przepadło, pomyślałem, kiedy drzwi zatrzaskiwały się z hukiem. Max nie był jednak skłonny do powrotu do domu. Po przygodzie z przemarszem wojska wyciągnął lekcję i nie zamierzał zniechęcać się pierwszym niepowodzeniem. Chwilę posiedzieliśmy za murkiem, gdy pod bramę pałacu podjechał piekarz z dostawą pachnącego chleba. Pieczywo zapakowane było na wózku i przyklęte prandeką. Kiedy piekarz na chwilę odszedł, aby załatwić możliwość wjazdu do pałacu, Max szarpnął mnie z całej siły za rękę i pociągnął w stronę wózka. Co ty chcesz zrobić? Szepnęłem do niego, ale on syknął tylko, żebym był cicho i wepchnął mnie do wózka z chlebem, a sam wskoczył zaraz za mną i nakrył nas plandeką. On chyba zwariował, pomyślałem i byłem gotowy przekonywać go, żebyśmy wyszli i wrócili do domu. Ale w tym samym czasie poczułem, jak wózek zaczyna ruszać. Niestety nie ruszał w kierunku pałacu. Wręcz przeciwnie, coraz szybciej toczył się po zjeździe w dół. O nie, przeciążyliśmy wózek i zaczął się staczać. To jesteśmy ugotowani, wykrzyknąłem i w tym momencie nasz pojazd wykoleił się, a cały chleb wysypał się na ziemię. Piekarz przerażony biegł w naszą stronę, wołając: moje pieczywo, moje pieczywo! Kiedy jednak nas zobaczył, jego przerażenie zmieniło się w złość. Chwycił nas za kołnierze i podniósł do góry. Nic po nie, co wyście narobili? Krzyczał rozścieczony. Znam cię, ty jesteś synem pastora Beniamina. Zaraz oddam cię w jego ręce. Właśnie wychodzi z pałacu. Niech solidnie przetrzepie wam skórę. Chwilę potem pastor stał już obok nas. Jego mina nie należała do najprzyjemniejszych. Mieliście być w szkole, zwrócił się do nas zdecydowanym głosem. Za karę przez tydzień czeka was sprzątanie obejścia przy plebanii. Może ciężka praca nauczy was posłuszeństwa i wierności. W domu usiedliśmy przy stole, a pastor zapytał nas, czy wiemy, co to jest wierność. Popatrzyliśmy na siebie i nie bardzo potrafiliśmy mu odpowiedzieć. Wierność to lojalność i trzymanie się ustalonych zasad, wyjaśnił pastor. Jakie zasady panują w naszym domu? Zapytał Maxa. Że chodzimy do szkoły, a nie na wagary i jesteśmy posłuszni zakazom i nakazom ojca, wydukał. No właśnie, stanowczo skwitował pastor. Nie byliście lojalni. Obiecaliście, że pójdziecie do szkoły. Nie trzymaliście się zasad, które was obowiązują. Nie uszanowaliście mojej prośby, żeby nie iść za mną. To wszystko składa się na wierność. Jeśli jesteście wierni swoim rodzicom i opiekunom, to ich nie okłamujecie i okazujecie im szacunek. Jest jednak ktoś większy, komu jeszcze bardziej zależy na wierności. To Bóg. On jest jak ojciec, który też daje swoim dzieciom pewne zasady, których powinny przestrzegać. Nie żeby je ograniczać, ale żeby mogły bezpiecznie żyć. Jeśli jesteśmy wierni Bogu, łatwiej nam dostosowywać się do Jego zasad i je zrozumieć. Wierność jest jak kolejny element z naszej winorośli. Jeśli go zerwiemy, czegoś w nim brakuje.
Bóg obiecuje ludziom, że jeśli będą wierni aż do śmierci, kiedyś otrzymają koronę życia wiecznego i będą żyć z Bogiem w Jego Królestwie bez włamywania się do Niego czy chowania w wózku na chleb. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli chcecie zobaczyć kolejną część, to wpadajcie za tydzień.